Hej, dzień dobry moi drodzy, witam ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok i kontynuujemy nasz dzisiejszy maraton. Przypominam, że dziś na kanale pojawi się jeszcze jeden odcinek z God of War'a, a także, no, możecie zauważyć, że pojawił się chociażby Elden Ring, czy pojawił się lub zaraz się pojawi The Last Hero of Nostalgaia. Także dzieje się, jeśli nie chcecie niczego przegapić, bo naprawdę wlatuje dzisiaj na kanał 7 filmów, plus jeszcze od 18 do 21 jest livestream na moim Twitchu, do którego link macie w opisie. No to jeśli chcecie być na bieżąco wszystkim, koniecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, aby mieć powiadomienia o tych rzeczach. Oczywiście w miarę możliwości YouTube'owych. Coś tam na pewno do was przyjdzie, ale lepsze to niż nic. Nowy obszar. Kopalnia. Wreszcie. Jarnsmida. Zaktualizowano mapę. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Okej. Okay. A tej wcześniejszej trasy jakoś nie będzie mi nawet zaznaczonej? A nie, bo tutaj kolejką, kurczę, dojechaliśmy. No dobra. To jest przejście. Możemy się ewentualnie jeszcze przedostać na sam dół. No to jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie w tej sytuacji. Oj! To było bez sensu. Cholera jasna. To będzie do chwycenia. Na ziemię. Tory muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Nie tak. Dobrze, dobrze, ale ja pamiętam, że tutaj był... O właśnie, tam lata ten zwiadowca. Cholera, gdzie że go jakoś tam ustrzelę z innego punktu jeszcze. Dobra. Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. Tak, tak, tak. Ja rozumiem sugestie, tylko musimy chyba wyżej wejść jeszcze raz, co? O, właśnie. Nie wiem czemu, ale Atreus czasami wydaje takie dźwięki, jakby coś mu dolegało po prostu. Kurde, no nie, no stąd tam nie trafię. Tak nie. Znaczy, no rozumiem, że to by wypadało zatrzymać, ale nie wiem, gdzie ja muszę konkretnie trafić, bo myślałem, że w źródło wody wystarczy. Sądząc po odgłosie, nie o to chodziło. No drewniany kanał, aby zablokować przepływ wody. No to próbowałem, byliśmy na górze. Chyba chodzi o jakieś inne miejsce po prostu. Okej. Okay. To chodźmy na górę znowu. No nie. To nic nie zmienia. O kurde, nie wpadłem na to, że można przez drewno atakować. A tak. No wcześniej nie było tak. Trzeba było bezpośrednio w cel trafić. Dlatego nie zwróciłem na to uwagi, okej. Widzę, że tak. Będzie skrzynia do otwarcia. No, pytanie, czy dam radę, czy znowu nie mamy jakiegoś... Nie brakuje nam jakiegoś narzędzia na przykład, żeby coś tutaj podziałać. Na lewo od skrzyni jest palenisko. Może je rozpalisz? No, możemy to wziąć, nie ma problemu. Pewnie w okolicy jest ich więcej. No, na pewno. Aha, czyli tutaj dopiero gra nas uczy, że coś takiego istnieje, okej. A można i w ten sposób? Dostanę się tam, jeśli mi pomożesz. O kurde. Ty jesteś, Atreus, pewny tego, że tam chcesz się dostać? Generalnie to może za chwilę. O to ci chodziło. To nie wiem, czemu stanąłeś w innym miejscu zupełnie. Myślałem, że o tamto chodzi. Nieważne. No i powiem teraz jakoś to... Ojcze, tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli okay. Tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. Ulubione słowo Kratosa ostatnio. No dobra, ale czekajcie. Skoro tak, tutaj na razie nic nie ma, to możliwe, że coś, żeby otworzyć tę skrzynię, znaleźlibyśmy po drugiej stronie. Ej, to wygląda, jakbyśmy mogli go tu gdzieś trafić.
Tylko to będzie cholernie trudne, ale wykonalne. Patrzcie. Ej, dobra, zrobimy to, bo on tutaj blisko lata. Okej, okay, blisko. Mamy go! 5 na 48. No mam nadzieję, że tak, chociaż... O, tam coś jest. Żeby wszystkie odnaleźć, to będzie ciężkie zadanie. Z kolejne palenisko. Jeszcze jednego brakuje. Sporo srebra. Ej, nie podpaliło się. Ach! No tak. Kurde. Głupia. Z drugiej strony sobie normalnie to zrobimy. A tu możemy wejść. Aha, to jest to przejście. Dobra, kumam. Czyli z drugiej strony też to możemy zamrozić sobie. Bezproblemowo. Super. O Jezu! Czemu mi się to się cofnęło? Zostań tam. No tak, przecież ja myślałem, że to za tym leci ta woda, nie? Okej. Teraz w sumie możemy zrobić tak, że... coś się zgasi od razu. Nawet rozpalone. Dobra, myślałem, że jest jakiś może, nie wiem, magiczny ogień czy coś, ale okej. Generalnie wychodzi na to, że lepiej byłoby to zrobić najpierw z drugiej strony. Także i tak możemy podejść. I to, co tu mieliśmy, będzie ostatnie. Tak będzie najłatwiej. Pyk. I ostatni punkt jest nasz. Dobra, najpierw otworzymy skrzynię, żeby nie było, że mi się to zaraz zamknie ponownie. O, jabłko kolejne. Potrzebujemy do zwiększenia maksymalnej wartości zdrowia dwóch. Czyli jeszcze dwóch, czy jeszcze jednego? Ostatnio jedno wystarczyło. Była droga na sam początek w sumie, także tego nie potrzebujemy. Poproszę. Dobra, i możemy śmigać dalej. Mam teraz właśnie pytanie, bo to możemy zamrozić. Możemy ściąć łańcuch albo coś? Czy jak to mówił ostatnio nasz przyjaciel? Linę, a nie łańcuch, nie? Dobra, czekajcie, wrzućmy go jeszcze raz, może teraz coś się uda. Dobra, trochę się zostań tam. Rozejrzyj się trochę. Ogólnie to byśmy mogli na to wskoczyć bezproblemowo. No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. No tak. Atreusie. Szanuj ojca! A, okej. Okay. Dobra, rozumiem. No nie do końca tak. Blisko. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że przeskoczysz. Wchodzi w wiek buntowniczy. Oj, współczuję Kratosowi. Kolejna z drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie? Dobra. Z tym, że ja muszę się najpierw na to dostać jeszcze, jak rozumiem. Chociaż nie, bo ja tutaj nie mam nawet wskaźnika takiego. Kurde, bo teraz tak. Chyba to musimy cofnąć i wejść na ten kamień. Nie, bo to jeźdź do góry wtedy, cholera jasna, no jasne, że tak. Nie jestem do końca pewien, czego oni tu jest, od nas oczekują, bo to idzie do góry, wtedy nie mogę na to wskoczyć, to zostaje w tym miejscu i też nie mogę na to wskoczyć. Wait a second. Czemu to się leje w ogóle? Halo? Przecież to całe się zamrozi. Aha, dobra, to tylko ujście.
Aha, okej, okay. Czyli mieliśmy na dół po prostu pójść. Myślałem, że tam jakoś te mechanizmy mamy. I tak kombinuję, mówię, kurde, przecież to jest niemożliwe, nie? Ja pierniczę. Dobra, jak zwykle prostsze niż sądziłem. Ale wcale ty mu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. No, przydałoby się ogólnie. A, czyli tak mamy wyjść na górę. Tylko, że jedynie od tej strony możemy się wydrapać. Dlaczego nie możemy z drugiej? Bo nie było tego zaczepu. Niech każdy z nas podnosi po swojej stronie. O! Cięższe niż myślałem. No to trochę dopakować będzie musiał jeszcze w życiu, no. Nie, to dla mnie będzie raczej robota. Tak jest czerwonym? A, z drugiej strony będzie do wysadzenia, okej. Okay. Czekajcie, coś tu było. Spróbuj trafić pod innym kątem. Z drugiej strony zapewne, ale... Co by miało nam to dać w sumie? Jest i wejście do kopalni Durlina. No nie zejdziemy stąd. O Jezu, tu będzie walka jakaś. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić tam jeszcze. Jednak nie walka. To może nowe narzędzie jakieś dostaniemy? Proszę? Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? A, i tyle go widzieli. Okej. Okay. Bezdźwięcznie, po prostu znika. Uwaga! O, wow. Poleciał. Dobra. Czyżby już? Jeszcze nie. To dobrze, że się nie leczyłem wcześniej. O kurde. Było blisko. No nawet bardzo blisko. Jesteśmy z dobrej strony w końcu. Widzisz to? Wielki się przybliża. Sądziłem, że aż tak dam radę to, kurczę, zasilić. Chociaż w sumie tutaj tym lodowym toporem też możemy to rozwalać. Także lewiatan też się sprawdza w takich sytuacjach. Haj, to było to. Dobra. O, tu jeszcze coś jest. No i najgorsze... No tu był oczywiście Treus, nie? Najgorsze, że... jakbym czegoś zapomniał wcześniej, to już chyba nie wrócimy, tak mi się wydaje. No ale dobra, mamy szpiega, mamy... dość dobrze chyba te znajdźki odkryte. Na pewno coś pominąłem i przegapiłem, to jestem pewien tego, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze tutaj jak na razie to idzie. Myślę, że na pewno można lepiej, ale jestem z siebie zadowolony jako ten moment. Myślę, że dość dokładnie tutaj to wszystko zwiedzam. Musimy ogarnąć skrzynię, nie? Jak nam się jeszcze, kurczę, dostać. Nie sądzę, żeby to było do czegoś potrzebne.
No chyba przez tą jaskinię jakoś wejdziemy na wyższe piętro, nie? I zaraz wyjdziemy na powierzchnię. Czy nie? Kurde, skrzynia mnie zastanawia. Nie wiem, czy to bez jakichś tam specjalnych umiejętności dalibyśmy radę coś więcej zrobić. No nie wskoczymy tutaj na tę linę czy coś. Będzie bardziej droga powrotna. No chyba z góry będzie ścieżka. Dobra, sprawdźmy to. To jest jedna skrzynia jak coś. O kurde. To chyba tu. To ta kopalnia. Co to jest? Ciekawe. Ale w tym momencie raczej nic z tym nie zrobimy. Kurde, czyli trzeba będzie znowu wracać. Będzie pewnie jakieś wspomnienie, jakaś część historii po raz kolejny przedstawiona. Nie wejdziemy na to, jesteśmy za szerocy w barach. O! Przydałyby się jakieś inne bestie w końcu do walki. Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. Tędy. Na szczęście to nie ślepy zaułek. Sprawdźmy, co jest dalej. O kurde, nie wygląda, jakbyśmy mieli się na powierzchnię. Znowu te spory? Za tobą! Uważaj! Jezu, spokojnie! No w pojedynkę nie są aż tak straszliwe, nie? Skąd one wyłapią? Widziałem tutaj coś chyba. A? Nie ma nic? Okej. Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. Do tego chyba słyszę wodę. Zgodnie, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. Myślę, że to będzie poboczne przejście, a ta chyba główna ścieżka na to wychodzi. Jak możemy odpalić to źródło światła, które zdobyliśmy? Znaczy dostaliśmy w sumie od Sindriego. Nie jestem do końca pewien jeszcze, jak to ma funkcjonować. Ale na pewno się niedługo dowiemy tego. No, myślę, że z automatu będzie to się odpalało. O kurde! No, troll? Już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Tam nie dasz im rady! Trzymaj się blisko! Ja pierdzielę. Jaka muzyka dramatyczna. A nie! To jest to świństwo znowuż. Ej, muzyka normalnie jak z Wiedźmina. Gień, bydlaku! Pięknie. O kurde. Dobra, Treus, podobijaj te małe, co? Świństwa. Pełzacz po lewej. Pełzacze, właśnie. Jest! Mamy go! Czy też ją w zasadzie? Ja pierdziele, jak to jest brutalne! Bergstra matka, aktu posyłania w świat kolejnych małych pełzaczy nie da się łatwo przerwać, jednak runiczny atak powinien sobie z tym poradzić. Kudny stwór. Przeobrzydliwe. Zostaje po nich taki smród, że ciężko wytrzymać. To my zawróciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. No ale coś w tym jest, Kratosie, nie? Nikt nas tutaj nie chciał. Nikt nas też nie zaatakował. Warto spróbować. Łódź w głąb kopalni? To będzie ciekawe. Coś czuję.
ostatni środek transportu, no nie był zbyt szczęśliwy dla nas. Kurde, spływ na nim się szykuje, normalnie jak w Disneylandzie, nie? Paryskim. Przepraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Tam są drzwi. Kurde. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Cały czas czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. Ciężko będzie tych drzwi wrócić. To miejsce jest ogromne. Ogryzek. Budowa musiała trwać wieki. Zaktualizowane mapy, odkryto nowy obszar. I jeszcze dalej spływamy. Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać. Taka zajawka, ile nas roboty czeka chyba. Po prostu. Wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele! Sindri? O, znowuż. Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. Małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych gwoździ. No tak. Widziałeś jakieś ślady Tyra? A tęż Sanik by nie chciał. Zapuszczałem się w ten labirynt ścieków? Nie. Z pewnością sami go znajdziemy. Ja wiem. Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Okej. Okay. Polecam się. Mroźny płomień cały czas nie jest znaleziony, ale ostrza chaosu jak najbardziej możemy wzmocnić na drugi wreszcie poziom i trochę dorównają nam temu ulepszeniu, jakie mamy na lewiatanie. Także niech będzie. Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. No tak. Lśniące rękojeści strażnika. Plus 5 odnowienie, minus 5 szczęście. Szczęście jeszcze większe. Możemy to wzmocnić. Ogłuszenie strzelca. Średnie zależy od szczęścia. Szansa na to, żeby aby każdy precyzyjny rzut powodował dodatkowe zwiększenie efektu ogłuszenia. Tu mamy takie cudo. Wolę to. Siłę nam zwiększy z 7 na 12 poziom. Także no, różnica 5 punktów jest naprawdę odczuwalna. Już się o tym przekonaliśmy wcześniej zresztą. Cały czas mamy jakby ten drugi poziom postaci, więc to trzeba będzie kurczę w końcu ogarnąć, no ale to nie uda się bez tworzenia nowych rzeczy. Chcesz czegoś konkretnego? Ale na razie mamy na drugim poziomie wszystko. Nie wiem, czy jest sens aż tak dużo pakować zasobów w ulepszanie tego, co mamy. Ale ulepszę chociaż pancerz na tułów. Jak ulał. Nice. To mi się podoba. No zobaczcie, jak nam poziom ogólny postaci wzrósł, nie? Już do połowy w lewym górnym rogu. Prawie sięgamy. To można by jeszcze wzmocnić. Ale bez sensu, mamy wyekwipowane znacznie lepsze. No ale brakuje krasnoludzkiej stali i ogólnie. Dobra, myślę, że nie ma sensu tutaj więcej działać. Sprzedajmy artefakty. Biedacy. Walka z asami to niewdzięczne zadanie, jak sam wiesz. I stwórzmy sobie kamień wskrzeszenia za 1500 srebra. Dobra, tylko jeden możemy mieć. Pancerz, a on zadba o ciebie. Bardzo mądrze powiedziane. Dziękuję, Sindri. Jest jak dobrze, że oni są po naszej stronie, bo w innym wypadku byłoby naprawdę ciężko i niekolorowo. Chyba niedaleko były te drzwi. Patrz, za tą szczeliną są drzwi. Tyr może tam być. Wow. Te stalaktyty jeszcze. Które to już? Kto to napisał, miał oko do szczegółów. Cóż to może znaczyć? Zobaczmy.
Widok na skarbiec. Nie wiem, co można tutaj dodać. Nie ze wszystkim związana jest jakaś ciekawa historia. Czasami ludzie nazywają rzeczy po imieniu. Okej. Mamy chyba w ogóle nowe umiejętności do rozdysponowania. A, dobra. Po prostu można by coś kupić. Korzystając z ognistego bicza, wbić ostrze w ziemię i wywołać potężną ognistą eksplozję. Jeśli ognisty bicz jest w pełni naładowany, po pierwszej eksplozji nastąpi kolejne mniejsze. Nastąpi kolejne mniejsze, okej. Okay. Unicestwienie. A tu? Odblokowano modyfikację umiejętności. Żetony modyfikacji wzmacniają jeden z aspektów danej umiejętności. Wybierz umiejętność z pustym miejscem na żeton i wciśnij X, aby wyświetlić dostępne modyfikacje. Aha. Możemy na przykład zwiększyć sobie obrażenia, zwiększenie obrażenia od danej umiejętności, średnie, ochrona, znacznie zwiększenie odporności na obrażenie, wytrącenie z równowagi podczas korzystania z danej umiejętności. No szczerze, to ogłuszenie byłoby naprawdę korzystne, myślę, w tej sytuacji. Niech będzie taki modyfikator. A tutaj możemy wpakować ten punkcior w to. Chociaż, a, dobra. W ten sposób. Miło Atreusa, na razie brakuje jeszcze prawie 1500 punktów doświadczenia, także naprawdę sporo. Ale niedługo młody będzie miał ostatnią umiejętność, jak na ten czas oczywiście, no bo wiadomo, że tego będzie jeszcze więcej. No nie trafimy, tak? Nie ma opcji. Zaraz, zastanówmy się, tam można by było chyba trafić. Nie. Nie w ten sposób. Ale tutaj jak najbardziej. Woda przelewa się tam, gdzie zamroziłeś rynnę. Sprytne. Dobra, rozumiem. Najpierw traf. Słyszę, że przywróciłeś przepływ wody. Co dalej? No to, że musimy teraz tutaj trafić. A, dobra, to idealnie tam gdzieś zamrozimy. Leci. Myślę, że przec po prostu. Tak byłoby logiczniej. No spoko. Drzwi numer jeden w takim razie. Szybko poszło dość. Szkoda, że nie wszystkie beczki są do rozbicia. Dziwnie to wygląda. Tyże? Nie wydaje mi się, żeby to tutaj przetrzymywano tyra. Ale on musi gdzieś tu być. Kopalnia jest ogromna. Atreusie, przed czym zamierzasz powstrzymać Odyna? Mówisz, jakbyś znał jego plany. Nie znam ich. Właśnie dlatego. Bracia, szaleje Fimbulwinter. Ragnarok czai się za rogiem. Odyn jest zdesperowany. Niezależnie od tego, co planuje, z pewnością myśli przy tym tylko o sobie. Właśnie. No jest to prawda. Dobrze, mamy taki głos rozsądku, nie? Między nami. Się delikatny konflikt zaczyna rysować między ojcem a synem. Nie sądzę, żeby Kratos wątpił w intencje Atreusa, ale nie pochwala jego ścieżki. Mam wrażenie na razie po prostu, nie? Znaczy mam wrażenie, no tak jest. Po drugiej stronie są kolejne drzwi. Może to te właściwe. Dokładnie. O, drał grę. Pięknie. Coś ciekawego? Trochę więcej zapisków niż zazwyczaj. Zbudowaliśmy ten świat naszymi krasnoludzkimi rękoma. Umocniliśmy go siłą krasnoludzkich mięśni. Krasnoludzkie umysły obdarowały go mocą innowacyjnych rozwiązań. Nie musimy jednak dłużej działać sami. Asowie z Asgardu dorównują nam zarówno siłą, jak i pomysłowością. Krasnoludzcy kowale będą od teraz pracować ramię w ramię z żołnierzami i inżynierami asów. Ciężar, który dotąd dźwigaliśmy na barkach, pomogą nam umieścić silne ramiona braci z Asgardu. To dzięki krasnoludom z Svartalfheim prezentuje się dzisiaj tak wspaniale. Wspólnie z nami uczynimy go jeszcze lepszym. Dobrze.
dobry trop. Ja jestem naprawdę fanem tego typu rozwiązań, aby jeszcze więcej szczegółów fabularnych upychać w jakichś znajdźkach. Bo to jest fajne nagrodzenie eksploracji, nie? I ciekawości tego świata, jakie zostało wykreowane w danej grze. W opisach przedmiotów też, no to tak wiecie, trochę z Soulsów, nie? Jakby wynika. W moim po prostu guście, jakby się do tego rozwiązania przyzwyczaiłem, naprawdę je lubię. Oczywiście nie na siłę, nie? I nie do każdej gry takie coś pasuje. Ale tutaj uważam, że jako dopełnienie historii, jak w większości RPGów, to ma sens. To w końcu kopalnia. Mimirze, właśnie mnie zraziłeś. Ale się, kurde, zgryźliwy zrobił. Cóż, moi drodzy, myślę, że na tym miejscu, w tym miejscu moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek. Nie zauważyłem, bo się obracałem, przepraszam. Także bardzo wam dziękuję za obejrzenie. No i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.